Cześć, nazywam się Patrycja Wolniewicz, mam 14 lat, uczęszczam do klasy drugiej gimnazjum w Grzymiszewie, pochodzę z Polski, mieszkam w Smaszewie, interesuję się sportem i muzyką. Nazywam się Karolina Włodarska, mieszkam w Pogorzelcynie. Chodzę do klasy drugiej gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się lekarstwem i muzyką. Sandra Tobogek, mam 14 lat, mieszkam na Wielopolu, moje hobby jest piłka nożna. Nazywam się Adrianna Frankowska, mam 14 lat. Jestem uczennicą klasy drugiej gimnazjum w Grzymiszewie, pochodzę z Polski i mieszkam w Tarnowie. Cześć, mam na imię Hubert, mam 14 lat i uczęszczam do gimnazjum w Grzymiszewie. Jestem z Polski i mieszkam na Rudzie. Cześć, Karolina Michalak. Chodzę do gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Grzymiszewie. Jestem uczennicą klasy drugiej. Mam 14 lat. Interesuję się sportem. Pochodzę z Polski. Nazywam się Julia Frankowska. Mam 14 lat i chodzę do gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się sportem. Nazywam się Milena Wawrzyniak. Pochodzę z Polski. Mieszkam w Grzymiszewie. Chodzę do gimnazjum, do klasy pierwszej B. Interesuję się muzyką. Nazywam się Maria Michalak. Pochodzę z Polski i mieszkam w Grzymiszewie. Chodzę do gimnazjum, do klasy pierwszej B. Interesuję się muzyką. Cześć, nazywam się Szymon Kałuchny. Chodzę do gimnazjum w Grzymiszewie. Chodzę do klasy pierwszej. Moim hobby jest sport. Cześć. Cześć, jestem Amelia Kałużna. Pochodzę z Polski i mieszkam w Piętnie. Chodzę do gimnazjum klasy pierwszej A. Interesuję się muzyką, fotografią i wspinaczką po górach. Cześć, nazywam się Wiktoria Hynes, uczęszczam w drugiej klasy gimnazjum. Pochodzę z Polski, mieszkam w Grzymiszewie. Interesuję się muzyką i sportem. Nazywam się Alicja Piaszczyk. Pochodzę z Polski oraz mieszkam w Grzymiszewie. Uczęszczam do klasy drugiej gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się sportem oraz muzyką. Cześć, nazywam się Dominika Lewandowska, pochodzę z Polski i mieszkam w Wielopolu. Uczęszczam do klasy drugiej gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się sportem i muzyką. Cześć, mam na imię Miłosz, pochodzę z Polski. Mieszkam na Wielopolu. Moim hobby jest muzyka. Mówię po polsku, angielsku oraz trochę po niemiecku. Nazywam się Wiktoria Szklarek, mieszkam na Wielopolu. Uczęszczam do gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się sportem i grafiką komputerową. Nazywam się Patrycja Fabiańska. Mam 14 lat. Jestem uczennicą gimnazjum w Grzymiszewie. Chodzę do klasy drugiej. Interesuję się rysunkiem oraz fotografią. Jestem z Polski. Mieszkam na Wielopolu. Nazywam się Julia Tomaszewska. Uczęszczam do gimnazjum w Grzymiszewie. Mieszkam na Wielopolu. Interesuję się sportem. Nazywam się Oliwia Kałużna, mam 14 lat, uczęszczam do drugiej klasy gimnazjum, interesuję się siatkówką i fotografią. Nazywam się Paulina Ćwiek, mam 14 lat, chodzę do gimnazjum w Grzymiszewie, jestem w drugiej klasie, interesuję się sportem i rysunkiem, pochodzę z Polski, mieszkam w Pogorzelczynie. Cześć, nazywam się Piotr Drewniacki, uczęszczam do gimnazjum w Grzymiszewie. Chodzę do klasy pierwszej. Interesuję się muzyką, matematyką i językami obcymi. W wolnym czasie lubię grać w piłkę nożną i grać w gry komputerowe. Nazywam się Julia Wojtczak. Mam 14 lat. Jestem uczennicą klasy drugiej gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się językiem niemieckim. Pochodzę z Polski, mieszkam na Bobiaku. Cześć, nazywam się Jakub Klint. Pochodzę z Polski. Mieszkam w Tarnowej, uczęszczam do klasy drugiej B w gimnazjum w Grzymiszewie. Interesuję się sportem, piłką nożną i trochę informatyką.